Wraz z rozmieszczeniem przez Rosję i Chiny zaawansowanych nowych myśliwców i pocisków ziemia-powietrze, zadanie zdobycia i utrzymania przewagi powietrznej nad coraz bardziej zabójczą przestrzenią bojową spada na małą i elitarną grupę pilotów sił powietrznych USA, latających potężnym F-22 Raptor. Stworzony w ostatnich latach zimnej wojny, ukradkowy, wysoko latający naddźwiękowy Raptor został zaprojektowany, aby pokonać najbardziej przerażającą broń, jaką Związek Radziecki mógł rzucić na Stany Zjednoczone i NATO. Jednak wraz z końcem zimnej wojny i późniejszym upadkiem Związku Radzieckiego w 1991 roku F-22 pozostał bez misji, a przynajmniej tak sądzono. Rzeczywiście, administracja Busha i Obamy anulowała program F-22 w 2008 roku, po tym jak zamówiono tylko 195 samolotów, w tym 187 produkcyjnych, ponieważ przyjęli założenie, że konflikty międzypaństwowe na najwyższym poziomie są reliktem przeszłości. Jednak, jak staje się coraz bardziej oczywiste, mylili się. Dlaczego Ameryka potrzebuje F-22 Raptor? Raptor jest jedynym operacyjnym samolotem bojowym, na którym Stany Zjednoczone mogą polegać, aby przejąć i pokonać zaawansowane systemy obrony powietrznej, takie jak Pancyr S-1, S-300 V-4 i S-400. Co więcej, jest to jedyny samolot w inwentarzu sił powietrznych USA, który ma olbrzymią przewagę nad rosyjskimi myśliwcami późnej generacji, takimi jak Su-30SM i Su-35S. Naszą rolą jest wyważenie drzwi, powiedział dowódca pierwszego skrzydła myśliwskiego, pułkownik Pete Fessler, doświadczony pilot F-22 Raptor. Jesteśmy bez wątpienia na czele wszelkich sił, ponieważ mamy samolot, który ma możliwości, których nikt inny nie ma. Szkolenie ma znaczenie. Chociaż ważne jest, aby mieć odpowiednie narzędzia, ważniejszy jest czynnik ludzki. Piloci i konserwatorzy muszą być przeszkoleni i gotowi do pokonania najwyższych zagrożeń, jeśli mają zostać wysłani do walki. W przeciwieństwie do dużych ćwiczeń siłowych, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności pilotażowych, ćwiczenie gotowości operacyjnej ma na celu przetestowanie zdolności jednostki do rozmieszczania. To w zasadzie próba generalna przed pójściem na wojnę. Piloci Raptora, chociaż są kluczowym elementem, nadal są tylko częścią zespołu. Nic się nie wydarzy, chyba że konserwatorzy uruchomią samoloty. Ludzie od amunicji budują bomby i pociski, a ładowacz broni może je umieścić w samolocie. Kontrolerzy ruchu lotniczego z kolei mogą je uruchomić, a ludzie z wywiadu przygotowują pilotów do misji, którą zamierzają wykonać. Wszystkie te rzeczy muszą iść w parze, a jeśli nie są zsynchronizowane, nic z tego nie zadziała. Ostateczna polisa ubezpieczeniowa. Pod wieloma względami Raptor jest polisą ubezpieczeniową sił powietrznych USA. Podczas gdy reszta sił powietrznych przygotowywała się i walczyła w scenariuszach wojny o niskiej intensywności, jako elitarna siła awangardowa flota Raptor skupiła się prawie wyłącznie na pokonaniu zagrożeń najwyższej klasy. Nawet od najwcześniejszych dni, kiedy Raptor wszedł do testów operacyjnych w 2002 roku, F-22 radził sobie niesamowicie dobrze w symulowanej walce, odnosząc w powietrzu zwycięstwa. Nawet podczas lotu przeciwko najtrudniejszym symulowanym zagrożeniom, zaawansowanym rosyjskim myśliwcom, takim jak Su-35, Su-300 V-4 i S-400, niezwykle rzadko zdarza się zestrzelenie F-22. Straty w F-22 są rzadkością, niezależnie od zagrożenia, przeciwko któremu trenujemy, powiedział Fessler. Dlaczego Raptor dominuje? Rzeczywiście, jednym z problemów F-22 jest generowanie wystarczającej liczby celów i wystarczająco silnego zagrożenia, aby piloci przeszli przydatne szkolenie. Innym problemem jest to, że odrzutowiec jest tak sprawny pod względem prędkości, przyspieszenia, ukrywania się, czujników i manewrowości, że faktycznie kompensuje błędy taktyczne. To nadrabia wiele niedociągnięć po stronie pilota.
Możesz mieć naprawdę zły dzień, a samolot nadal będzie radził sobie fenomenalnie dobrze, powiedział jeden ze starszych pilotów F-22. Tylko dlatego, że wygrałeś walkę, nie oznacza, że dobrze sobie poradziłeś. To, że przegrałeś, nie oznacza, że schrzaniłeś. Tworzymy scenariusze, aby to śledzić, więc są chwile, kiedy faceci umierają na treningu, gdy zrobili wszystko dobrze, a innym razem kolesie psują na lewo i prawo i odnoszą całkowity sukces. Ale w tym samolocie jest o wiele łatwiej przeżyć. Aby przeszkolić pilotów do ćwiczeń, pierwsze skrzydło myśliwskie wykorzystuje kombinację samolotów szkoleniowych T-38 i innych F-22, które działają jako Red Air, replikując zagrożenia. Tymczasem komputery pokładowe i łącza danych F-22 replikują zagrożenie wroga ziemia-powietrze, takie jak S-300 V4 i S-400. Ponieważ odrzutowiec jest tak sprawny, a piloci to elita elity, Red Air musi skutecznie przytłoczyć raptory samą liczbą. Duże ulepszenie. Jednym z ostatnich dodatków do raptorów jest nowe oprogramowanie Update 5. W końcu nowa aktualizacja dodaje pocisk dalekiego zasięgu Raytheon AIM 9X Sidewinder. Coś, co od dawna jest pożądane przez społeczność F-22. Dodatkowy AIM-9X jest ogromnym ulepszeniem dla Raptora. Dodanie nowej broni znacznie zwiększa i tak już samowitą śmiertelność F-22. Dzieje się tak mimo tego, że Upgrade 5 jest funkcją tymczasową. Jedyną rzeczą, której wciąż brakuje w F-22, jest montowany system wskazujący HMCS. Jest to cecha, która jest powszechna w większości amerykańskich myśliwców i większości zagranicznych. Brak takiego systemu normalnie stawiałby Raptora w bardzo niekorzystnej sytuacji w walce powietrznej, gdyby nie to, że samolot spisuje się tak dobrze. Siły powietrzne wciąż planują dodanie takiego systemu mocowania na hełmie do F-22, ale piloci z pierwszego skrzydła myśliwskiego twierdzą, że nie jest to absolutna konieczność. Raptor zazwyczaj potrafi zdominować walkę nawet bez tego systemu. Ostatecznie, jako jedyny oddany myśliwiec piątej generacji sił powietrznych USA, w coraz bardziej nieprzyjaznym świecie, w którym zagrożenie z każdym dniem staje się coraz większe, w najlepszym interesie służb leży zapewnienie, by Raptor pozostał tak sprawny, jak to tylko możliwe. To już wszystko na dzisiaj. Mamy nadzieję, że Ci się podobało i z chęcią zasubskrybujesz nasz kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!